używamy takich pojęć jak neuroregeneracja, neuroplastyczność i neuroprotekcja. I nawet sami w naszych tu gronach fachowych niekiedy popełniamy błąd, ponieważ neuroplastyczność to jest to, co nas, czym nas obdarzyła natura, Pan Bóg, jak chcemy. Mózg jest genialny przez neuroplastyczność, czyli umiejętność przearanżowania swojej funkcji przede wszystkim, a częściowo i struktury, do potrzeb, bo się coś stało i mózg próbuje to naprawić. Więc jeżeli mówimy we wszystkich chorobach układu nerwowego o jakiejkolwiek naprawie, to mówimy o neuroplastyczności, czyli wykorzystaniu endogennych zasobów, oczywiście wspomaganych z zewnątrz, przede wszystkim neurorehabilitacją, tak ruchową, jak i tą poznawczą. W to musi być zaangażowany fizjoterapeuta od ruchu, ale również osoba, która zna się na prawie mowy czy ćwiczeniu funkcji poznawczych. Gdyby ktoś powiedział, a może zregenerujmy ten mózg. Co to znaczy zregenerować u człowieka? To znaczy, żeby się odbudowała struktura, a ona się nie odbuduje. Nie umiemy tego zrobić. Możemy korzystać tylko z neuroplastyczności. I jeżeli ktoś powie, ale no to się nie chce odbudować, co to znaczy, że źle? Nie, po prostu trzeba patrzeć, żeby jak najlepiej poradzić sobie z neuroplastycznością. I jeszcze wracając na chwilę do tych funkcji poznawczych, to jest apel do Państwa. Gdyby Państwo zapytali albo dowiedzieli się, że tam możliwe, że troszkę to mózgowie zanika, to może bardziej będzie inspirowało do tego, żeby właśnie wykorzystując neuroplastyczność przeciwdziałać ewentualnie pogłębianiu się tych zaburzeń poznawczych i sądzę, że sobie Państwo z tym doskonale poradzą.